Siemaneczko, witam was wszystkich na dzisiejszym odcinku. Przeanalizujemy nowe inwestycje w Katowicach, które mają powstać niebawem. Pierwsza nowa, zapowiedziana już 2 lata temu inwestycja, która miała się rozpocząć, to rozpoczyna się w końcu budowa kompleksu Nowa Silesia w Katowicach. Za chwilę wam wyświetlę zdjęcia po kolei, jak będą lecieć, jak ma będzie wyglądać. Na razie ma być to tak zwane przenoszenie rur z gazem i nie tylko. Na ulicy Słonecznej wam mówię dokładnie ulica jaka w Katowicach, żeby nie było, że wie, dokładnie tylko ulica Słoneczna, pętla Słoneczna tak zwana, będziecie mieli zaraz zamieszczony Google Earth bezpośrednio, gdzie się znajduje to miejsce. Ja wam mogę powiedzieć, to jest mniej więcej łącznik Alei Korfantego z ulicą jest ulicą Grabową. Ta ulica jest nieopisana, niestety nie wiem dlaczego, ale się blisko jest pętli Słonecznej. Mają powstać około 6 budynków, czego ten 6 budynek ma być 125-metrową wieżą. Przenosimy się kawałek dalej, bliżej KTW. KTW już jest prawie na ukończeniu, ale przenieśmy się jeszcze dalej, kolejnym wieżowcem planowanym oczywiście też przez firmę Atal, tak jak na Słonecznej pętli, jest wieżowiec, ma przypominać niby złotą 44, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mają powstać 3 budynki, jeden 125-metrowy, a reszta 18 pięter, to tak będzie jakieś 60 metrów wysokości, koło tego 64-62. Ale więcej szczegółów nie znam, bo inwestor sam te szczegóły ma ujawnić dopiero przy rozpoczęciu budowy, więc małe szczególiki znam z rozlokowanie, ale więcej zdradzić na razie nie mogę tego, co się dowiedziałem. W tym roku też ma rozpocząć drugi etap pierwszej dzielnicy. Pierwszy etap już jest prawie na ukończeniu i ma się rozpocząć drugi. To jest jedna z wielu inwestycji Katowic. Przenieśmy się trochę dalej. Global Office Park osiągnął tam około 13 kondygnacji, na wysokość 13 kondygnacji. To tyle z tego. Oraz ma być tam przebudowa ulicy Mickiewicza z lekkim powiększeniem. Się szykuje, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ogólnie jeszcze jest taki plan, zakłada firma Opal, ma działkę na ulicy Bederowieckiej w Katowicach. To jest ulica łącząca Bracka, taka odnóże blisko osiedla Tysiąclecia. No i tam ma powstać park biurowy, 7-kondygnacyjny, ale około powiedzmy 4 budynków ma powstać, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie to takie wstępne tylko plany. Jeszcze jedna informacja o budowach. To kolejna budowa, która się ma rozpocząć, to wyburzenie tak zwanego taki jest domek, taki można powiedzieć jak z filmu Odlot. Wygląda to jak z filmu Odlot. Obok niego ma powstać biurowiec. Ale dobra wiadomość jest taka, że ten domek właściciele sprzedali. Dali inwestorowi, który ma wybudować też biurowiec, 12-kondygnacyjny, niziutki, ale w tej części miasta uważam, że wystarczający, więc obok ma powstać 15-piętrowy, no tam troszkę wyższy niż obok tych, co są już obecnie, czyli Silesia Business Park. Przenieśmy się w stronę Chorzowskiej, Ronda Ziętka. Tu miał mniej więcej możliwe, że powstanie 250-metrowy wieżowiec, ale szczegóły jeszcze nie są pewne, nie są na takie na 100% pewne, tak jak w przypadku olimpijskiej, że ma powstać 125-metrowy wieżowiec i tak samo Słoneczna pętla. Na razie jeszcze jedna budowa, która ma się rozpocząć też w tym roku, czy w przyszłym, nie wiem, teraz tego do końca nie pamiętam dokładnie, budowa parkingu naziemnego w strefie kultury, nawiązującej kształtem trochę do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które jest obok. Uważam, że będzie ok,
Fajnie mogłoby być też pod ziemią, żeby nie zaszkodziło, ale będzie fajny zielony dach, to jest najważniejsze.